Witamy wszystkich serdecznie. Marcin Więckowski z tej strony. Jestem razem z Bartkiem i Szymonem. Zapraszamy na trzeci Byczy Podcast. Dzisiaj poruszymy dwa tematy. Pierwszy to podsumowanie Ligi Letniej, bo Chicago w dniu dzisiejszym w nocy z soboty na niedzielę zakończyło już swój udział w Summer League Las Vegas. No i punkt drugi, ten najważniejszy ostatnich godzin, to podpisanie kontraktu z Jabari Parkerem, 40 milionów na 2 lata. Te dwa tematy dzisiaj omówimy. Cześć Bartek, cześć Szymon. Siema. Cześć. To na wstępie, myślę, że to nam pójdzie szybciej. Podsumujmy sobie może występy chyba tylko dwóch graczy, bo podsumujemy sobie grę Cartera Juniora i Hutchinsona w tej lidze letniej. Rozegraliśmy 5 spotkań i Bartek, ty jesteś ekspertem od rookie, to zaczynaj. Czy ekspertem, to nie wiem, ale poświęciłem temu sporo uwagi w tym sezonie, zarówno jeżeli chodzi o NCAA, jak i temu Summer League. Starałem się to oglądać na żywo, mecze Bulls. No i też myślę, że nie ma sensu tutaj komentować gry innych zawodników niż Chandlera i właśnie Wendella Cartera. Statystyki wyglądają tak: na przestrzeni Summer League Carter średnio 14 punktów, 9 zbiórek, 2 bloki, na skuteczności 55%. Hutchinson 11 punktów, 7 zbiórek, 3 asysty, 50% skuteczności z załuku. No całkiem nieźle wyglądają te cyferki. Wydaje mi się, że gra wyglądała dużo lepiej niż to, co znajdujemy w statystykach. Możemy być zadowoleni, szczególnie z Wendela, który no, na początku mówiliśmy, że pewnie nie będzie zaczynał w pierwszej piątce, ale to Summer League pokazuje, że no, ma chłopak, pokazuje argumenty, żeby zastanowić się nad tym, czy nie warto by było od początku na niego odważnie postawić, zwłaszcza, że po transferze Jabariego, do którego później dojdziemy, ta pierwsza piątka mogłaby wyglądać całkiem ciekawie i całkiem młodo. Więc to chyba tyle. Wendell na pewno pokazał dużo takich rzeczy, które nie znajdują odzwierciedlenia w boxscorze. Świetnie pracuje, szybka praca nóg, jest bardzo inteligentny, nadrabia te swoje braki przy wzroście, odpowiednim ustawieniem i techniką, i to chyba tyle. Tyle można wyciągnąć z tego z Summer League. To tylko Summer League i NBA pokaże, co się przełoży, czy z parkietów akademickich, czy właśnie z Summer League. Tyle ode mnie. Szymon, ciebie nie było na poprzednim podcaście. To jakbyś mógł może trochę dłużej przedstawić nam swoje wnioski i obserwacje z gry tych dwóch chłopaków. Na pewno, co warto zauważyć, to potwierdzili mniej więcej to, jakimi graczami byli obaj w lidze NCAA, co jest moim zdaniem bardzo na plus. Hutchinson był wszędzie w obronie, gdzieś starał się, wkładał ręce. Oczywiście widać było to brak zgrania, no bo powiedzmy sobie, grali pierwsze dwa mecze, pierwszych kilka spotkań się w tym składzie. Także ciężko tutaj się spodziewać jakiejś tam mega zorganizowanej gry w defensywie, ale każdy z nich się starał, był tam, gdzie było trzeba. Niscy zawodnicy im nie uciekali, zarówno Hutchinsonowi, ale też i Wendellowi Carterowi, co warto zauważyć, że on dosyć ładnie stał na tych nogach, chociaż sam przyznawał, że chce nad tym więcej pracować przy niskich graczach. Także myślę, że to jest bardzo na plus. Jak to powiedział pewien mój znajomy o Wendellu Carterze, no to Al Horford na sterydach trochę na poziomie ligi letniej oczywiście tak wyglądał, co mniej więcej potwierdza to, czego się spodziewaliśmy. A jeszcze co warto zauważyć, to teraz oczywiście media i tak dalej bardzo się rozpływają nad Wendellem Carterem, na to jak świetnie wszedł w ligę letnią, nie tylko w polskie, jak i zagraniczne media. Ale on, tak jak mówię, mniej więcej pokazał to, co widzieliśmy już prędzej w lidze NCAA. Na co ja osobiście byłem przygotowany, że to tak powinno wyglądać, że ten zawodnik ma bardzo wysoki, że tak powiem, parkiet swoich umiejętności. No więc zostaje nam się cieszyć i myślę, że Wendell będzie tutaj bardzo szybko będzie podgryzał Robina Lopeza, jeżeli ten się utrzyma w składzie do walki o pierwszą piątkę.
a Hutchinson będzie dobrym uzupełnieniem zawodnika, do którego za chwilę przejdziemy, czyli Parkera. Jeden, no, powiedzmy, Hutchinson jeszcze z tym scoringiem miał problemy w lidze letniej, ale wszystko inne umiał dobrze, a mniej więcej odwrotnie jest tutaj z Parkerem, także myślę, że dobre uzupełnienie. Nie wiem, panowie, czy się ze mną zgodzicie, ale w przypadku właśnie Wendela Cartera, u niego takim największym plusem i to, co mi najbardziej zaimponowało, a z tego, co widać w internecie, chyba nie tylko mi, to poza tym szerokim wachlarzem umiejętności w ataku, to w jaki sposób on potrafi kończyć akcję, bo on rzuca i fadeaway, i rzucał z obwodu. Ma fajny warsztat, jeśli chodzi o kończenie akcji jedną ręką w pomalowanym. To największym plusem to jest to jego boiskowe IQ. I tutaj naprawdę bardzo, bardzo zaplusował przynajmniej mi w tym aspekcie. No pewnie, że tak. Ja już podkreślałem to w ostatniej naszej rozmowie, że momentami widać, że on wręcz pokazuje, dyryguje na parkiecie całą drużyną, więc na pewno jeżeli był chodzi o... Był zadojrzały momentami dla reszty. Tak, jego leadership w ogóle jest bardzo widoczny już w tak młodym wieku, że no nie boi się pokazać komuś, gdzie powinien się ustawić. No super to wygląda. Ja jestem bardzo zadowolony, na pewno przykuwa uwagę wielu przy tym Summer League. Zbiera pozytywne opinie, widziałem jakieś artykuły, gdzie był opisywany jako wręcz najlepszy wysoki tegorocznej edycji rozgrywek Las Vegas. No i pozostaje nam się tylko cieszyć. Co prawda, jeżeli chodzi o pierwsze piątki, chyba dwie, które zostały wybrane najlepszych zawodników tegorocznego Summer League, to Wendell załapał się dopiero do drugiego. Oczywiście w pierwszym był DeAndre Ayton, który nie wiem jakim cudem tam się znalazł mi osobiście. W ogóle jego gra, no nie wiem, nie imponuje mi ten zawodnik niczym. No jeszcze no, zobaczymy, co z tego pewnie będzie. Pewnie będzie jeszcze pompowany jakoś przez najbliższy czas. No będzie musiał, bo to jest jedynka. No właśnie. Dobra, zamykamy temat ligi letniej. Liga letnia była, tutaj nie ma co się nad nią zbytnio rozwodzić. W ostatnich paru dniach z Chicago pożegnali się Sean Kilpatrick, jemu podziękowano. Wymieniliśmy Jeriana Granta, pozyskaliśmy w zamian gościa, którego też już w Chicago nie ma. I mówiło się, że mogą to być podchody pod jakiś większy ruch Gara Formana. I tutaj bum! Okazało się, że Gar Forman uparł się na Jabari Parkera. Jabari Parker jest w Chicago, 40 milionów przez najbliższe 2 lata, z czego całe szczęście drugi rok jest opcją zespołu. I z Bartkiem o tym rozmawialiśmy też na poprzednim podcaście. Ja dalej mam strasznie mieszane uczucia co do Parkera, mimo całej sympatii, bo dla mnie to było logiczne. Dla mnie taki ruch jest logiczny, że miejscowy bohater, chłopak z Chicago, w Chicago musi grać, bo w Chicago lubią takie historie. I zaczniemy od Szymona. Szymon, jak ty to widzisz? Ja myślę, że jesteśmy na etapie zbierania talentu i powiedzmy w tym sezonie każdy z nas by chciał, żebyśmy weszli do playoffów i jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, pewnie jest to możliwe na słabym wschodzie dosyć, ale ja myślę, że jesteśmy na etapie, tak jak mówiłem, zbierania talentu i myślę, że taki być może jednoroczny, być może trochę dłuższy strzał z Jabarim Parkerem jest dobrym ruchem. Wiele tutaj będzie zależało od Freda Hoiberga, gdyż mamy tak naprawdę trzech zawodników na jedynkę, dwójkę i trójkę, którzy lubią grać z piłką w ręku i tutaj trzeba to jakoś poukładać. Oczywiście każdy z nich też umie grać bez piłki, ale raczej wiemy, że najefektywniejsi są de facto w podobnej grze i tutaj Fred musi to naprawdę dobrze poukładać, ażeby tych zawodników trzech na parkiecie jakoś razem zmieścić i żeby się o tą piłkę nie pobili. No to jest moje takie pierwsze spostrzeżenie. Myślę, że i powiem tak, jeżeli chodzi o zastrzeżenia co do defensywy Parkera, co było takim wczoraj na Twitterze bardzo często poruszanym przez wielu dziennikarzy tematem, to powiedzmy sobie szczerze, Chicago i tak byłoby kiepskie w defensywie w tym sezonie, także to czy byłby Jabari Parker, czy by go nie było, będziemy pewnie w niższej tej połówce, jeżeli chodzi o obronę, więc tutaj powiedzmy to nie jest moim zdaniem wielki problem, a jeżeli uda się to nadrobić atakiem, no to tym lepiej, tak? To jest takie moje spostrzeżenie.
Szymon, jeszcze w poprzednim podcastie z Bartkiem, jak jeszcze nie było Parkera w Chicago, rozmawialiśmy o tym, że mamy obawy, czy to nie będzie pewien konflikt interesów, jeśli Chicago podpisze Parkera i ten z klucza dostanie większe pieniądze niż z trudem wynegocjował dla siebie Zach LaVine. Myślisz, że tutaj może być jakikolwiek zgrzyt, że Jabari Parker po dwóch tak mocnych kontuzjach dostaje z klucza 20 baniek, a Zach musiał na swoje 19 czekać aż Sacramento podbije jego stawkę? Jeżeli Zach ma charakter Johna Walla, no to pewnie będą zgrzyty, aczkolwiek ja myślę, że chłopak zrozumiał po tej letniej przychodzie, że to jest biznes i po prostu, oczywiście Jabari ma rocznie większą wypłatę, ale też trzeba spojrzeć na to, że Zach ma 4 lata gwarantowane umowy i to też jest bardzo ważne. No, oczywiście Jabari może po tym sezonie, że tak powiem, zostać zwolniony i jeżeli będzie kolejna kontuzja, nie dostać już nigdy większych pieniędzy. Także myślę, że pod tym względem to zawodnicy powinni podejść do tego i myślę, że raczej tak będzie bardzo, bardzo profesjonalnie. Bartek, a ty przeżyłeś już? Jeszcze tak co do tego, jak Zach może podejść do faktu, że Jabari będzie zarabiał więcej od niego, to wypowiadał się dzisiaj na ten temat podczas meczu z Pistons sam Foreman, może nie bezpośrednio, ale do sytuacji właśnie tego, że Zach musiał czekać na ofertę Kings, zanim została wyrównana. Foreman powiedział, że między jakby front office a samym LaVinem nie ma żadnego napięcia, że rozmawiali na ten temat. Zach wie, na czym polega bycie właśnie zastrzeżonym wolnym agentem i tutaj no, nie ma między nimi żadnych animozji. On rozumie, że nikt nie będzie wydawał pieniędzy wtedy, kiedy no, nie było takiej potrzeby, przeczekali tą sytuację, pojawiła się oferta, w ich oczach nie było opcji, prawdopodobnie, przynajmniej tak Foreman mówił, wypuszczenia Zacha z Chicago, no i na tym się skończyło. No, nie wygląda na to, żeby był jakiś kwas, kwestia tego, co Zach pomyśli o samej sytuacji, że Parker dostał wyższy kontrakt, ale patrząc na reakcji, no właśnie na Twitterze, jak już wspominaliśmy, że po drafcie były reakcje, to po podpisaniu Parkera też były. Zach wyglądał na bardzo zadowolonego, bardzo zmotywowanego. Napisał, że czas się brać do roboty. Mamy dwóch gości z tego samego draftu. Pick chyba drugi i 13, jeżeli się nie mylę. No ciekawie, ta nasza pierwsza piątka może wyglądać. Średnia wieku ile? 21, 22 lata? Niepełne 22 lata. Tam 21 lat, 10 miesięcy chyba. No takiej skali talentu, no to albo wypali, albo będziemy płakać. Znaczy, no, nie ma co się oszukiwać. No, na papierze, jakbyśmy mieli grać w grę komputerową, jakby odrzucić historię kontuzji, no to na papierze mamy taką skalę talentu, tak mocnych zawodników, szczególnie w ofensywie, tak? Jakich nie mieliśmy tam od 2011-2012 roku, jak była paka z Rose'em, z Dengiem, z Noachem, no i z Carlosem Boozerem. Kwestia, jak się podzielą piłką. Kwestia, jak się podzielą piłką i jak się podzielą kolanami. No jednym na dwóch. Nie wiem, czy liczyliście, jak wygląda salary Chicago po podpisaniu już kontraktu z LaVinem i z Parkerem. Po zwolnieniu Stone'a i po zwolnieniu naszego ulubieńca, czyli Zipsera, to jest w tym momencie niecałe 100 milionów. I tutaj też trochę pisaliśmy na stronie, trochę pisaliśmy na Facebooku. Mamy jeszcze troszkę pieniędzy do wydania i wy byście bardziej celowali w podpisanie Davida Nwaby, czy jednak bardziej byśmy szli w ten backup albo drugiego, albo trzeciego rozgrywającego? W tym momencie chyba jednak, patrząc na zawodników, którzy zostali z tych potencjalnych rozgrywających, szedłem w to, co mamy z podpisaniem Nwaby, a rozgrywającego szukać za minimalne pieniądze, bo tak naprawdę ciekawi zawodnicy, którzy zostali, myślę, że będą dostępni za te minimalne pieniądze lub pieniądze w tych okolicach, także myślę, że tam wyjątek bodaj z tego, co pamiętam, mamy jakieś 4,4 miliona. No.
Tak, także myślę, że w to bym celował z Nuabą, dać mu taką ofertę na rok, te 4,5 miliona. Jeżeli go to satysfakcjonuje, no to go podpisać i zobaczyć, co tam. Takiego defensora jednak warto mieć w drużynie. Chociaż nie tak jak już wielokrotnie wypowiadałem się, czy to na stronie, czy to na Facebooku, że może nie za wszelkie pieniądze, bo jednak tutaj ofensywa wygrywa obecnie mistrzostwa, nie musimy sobie to powiedzieć szczerze, więc nie za wszelkie pieniądze takiego defensora jak Nwaba, ale jednak już w tym momencie, kiedy tej ofensywy mamy sporo w drużynie, przydałoby się mieć takiego gracza. Bartek, a ty? Ja chciałbym podpisać znowu Nuabę. Mam nadzieję, że to się uda, ale co do rozgrywającego, patrząc na to, kto jest dostępny na rynku, to nie widzę tam żadnego takiego konkretnego nazwiska, które uważam, że mogłoby nas wzmocnić. Spróbowałbym z Denzelem na jedynce w jakichś cięższych sytuacjach. Czyli nie przekonuje was ani Mario Chalmers, ani Jared Jack? Niezbyt. Znaczy, tak jak mówiłem, za minimalne pieniądze można oczywiście spróbować, ale za minimalne pieniądze nie musimy się wtedy martwić o te wyjątki i tak dalej. Także numerem jeden powinien być Nuaba, a później pomyśleć o tym rozgrywającym za to, co nam pozostanie tak naprawdę. No dobra, ja ze swojej strony powiem tak, jeśli chodzi o Parkera, to dalej nie jestem do końca przekonany, czy to będzie w skali całego sezonu dobry ruch. Przede wszystkim dlatego przekonuję się do tych argumentów, których używają niektóre osoby na Twitterze, między innymi tam z szóstego gracza, czy z innych stron, że Parker to po tych dwóch kontuzjach nie jest już nominalny. Zresztą Bartek, ty też o tym wspominałeś. Po tych dwóch kontuzjach to nie jest gracz, który może operować przez dobre naście albo 10 minut jako niski skrzydłowy. I niestety może zabierać minuty komuś z kwartetu, tak? Z kwartetu podkoszowych, czyli albo Lauriemu, albo Bobiemu, albo Carterowi, albo Lopezowi. Napisałem jakiś komentarz, że w trakcie meczu jest 96 minut na dwie pozycje podkoszowe. 96 minut i na te 96 minut musi się teraz podzielić praktycznie 4,5 zawodnika. Tak więc na swoje minuty zasłużył Lauri, no bo on ma być gwiazdą, on ma być fundamentem. Na swoje minuty na pewno z ławki jako ten sixth man zasłużył Bobby Portis. I trochę tych minut może jednak chłopakom brakować. Ja myślę, że w ataku tutaj nie musimy się martwić o pozycję, bo dzisiaj w ataku na dobrą sprawę nie ma pozycji w NBA. Tak naprawdę rozgrywający grają jak skrzydłowi jak rozgrywający, albo a PJ Tucker gra na centrze. Także tutaj o pozycję w ataku bym się jakoś specjalnie nie przejmował. Bardziej chodzi o to, kogo będzie mógł w stanie bronić Parker. I tutaj rzeczywiście z tą obroną graczy typu, nie wiem, LeBron, Durant może być pewien problem, bo z poruszaniem się, że tak powiem, po tych kontuzjach. No ale musi wziąć się do pracy i pracować nad tą szybkością na nogach i tego typu sprawami. To jest tak I jeszcze naprawdę. parę chwil temu udostępniłem u nas na fanpage'u filmik z tego fanpage'a Die Hard Chicago Bulls Fan. Jabari Parker tego lata ćwiczy rzut pod okiem Raya Allena, tak więc z tego nie może wyjść nic złego. Byle zdrowie dopisało. No, byle. N tylko i aż, nie? No dokładnie, ale co do samego Jabariego, jeszcze wracając, no jeżeli on został podpisany z myślą taką, że może grać na czwórce, to już jest błąd w ogóle w założeniu, bo nie widzę żadnego sensu w kolejnym silnym skrzydłowym w naszej drużynie, więc domyślam się, że został zatrudniony z myślą, że będzie grał na trójce. Jeżeli ma grać na trójce, to na pewno musi popracować nad swoim wyglądem, bo ostatni raz widziałem Jabariego, to no kawał chłopa. Teraz nie wiem, jak wygląda, zobaczymy po wakacjach. No ale na pewno musiałby być szybszy, bardziej zwinny, dynamiczny, a do tego musiałby trochę zrzucić. No Takie to jest prawda. moje zdanie, A jeżeli jest. chodzi o. Nie planowaliśmy jeszcze rozmawiać o jednym graczu, ale może warto. Nie wiem, czy widzieliście film z workoutów tego lata Jahlila Okafora. Jak dobrze wygląda.
Tak, zwróciłem. Dzisiaj mi się to rzuciło gdzieś tam na YouTubie i naprawdę widać, że zrzucił nadprogramowe kilogramy, które zabrały mu czas na Brooklynie, o czym nawet trener Nets tam gdzieś wspominał między wierszami. Także widać, że jest w dużo lepszej formie. Nawet widziałem cztery trójki trafione pod rząd na jakimś filmiku, także wygląda to bardzo ciekawie z jego strony. Także Wiadomo, że. życzę mu jak najlepiej. Jeżeli by Chicago w jakiejś sytuacji, nie wiem, oddało Lopeza, to czemu by nie spróbować, ale w tym momencie raczej nie mamy na niego miejsca. No właśnie, Stety, niestety. pozostaje żałować, że u nas bez sensu byłoby teraz podpisanie jakiegokolwiek podkoszowego, nawet za minimum, bo mamy ich zdecydowanie za dużo. Ale fajnie, bo Okafor momentami, wiadomo, że z highlightów można wszystko skleić, ale momentami wyglądał bardzo imponująco. No w dalszym ciągu to jest młody zawodnik, wysoki numer draftu. Potencjał jest, to jest bardziej jednak center w starym stylu, ale no może się gdzieś przydać, może się odnajdzie. Ja mu kibicuję, prawdopodobnie nie u nas, bo nie ma miejsca, przynajmniej nie w tym sezonie, ale chciałbym, żeby gdzieś się odbudował i zagrzał miejsce na dłużej. Niekoniecznie w pierwszej piątce, ale przynajmniej w rotacji. To może jeszcze na deser, to na pewno widzieliście, zresztą chyba Bartek to komentował na Twitterze. W 2008 roku Derrick Rose, w 2016 Dwayne Wade, w 2018 Jabari Parker. Czyli co, w 2020 celujemy w Antonego Davisa i będziemy mieli już komplet chłopaków z Chicago. Oczywiście każdy z nas by tego chciał. No, musimy zaczekać i zobaczyć, jak się sytuacja rozwinie. Na pewno sytuacja Nowego Orleanu jest nie do pozazdroszczenia, bo raczej poza finansami niespecjalnie dużo mają do zaoferowania sportowo, przynajmniej Davisowi. No a co, a my musimy trzymać wolną gotówkę i mieć nadzieję, że tatuaż Davisa na ręku to nie tylko jakieś tam sprawy przypadkowe, tylko rzeczywiście duże przywiązanie do miasta. Ten sezon może być kluczowy w kontekście Davisa 2020 w Chicago. Kwestia tego, jak się będzie rozwijała drużyna, czy zostanie Jabari, komu trzeba będzie zaoferować duże pieniądze, kto z tych młodych się nie sprawdzi. No i przede wszystkim, czy Pelicans nie pójdą w przebudowę i nie oddadzą Davisa gdzieś wcześniej, gdzie będzie chciał zagrzać miejsce na dłużej, bo na tę chwilę na pewno Lakers i Boston są w stanie dać solidną paczkę za Davisa. My oczywiście też, z tym, że no my nie mamy u siebie LeBrona czy innych gwiazd, do których Davis by mógł przyjść, a jednak jeżeli Lakers się oddadzą, czy Kuzmę z Ingramem, czy jeżeli Boston by oddał też Tatuma, powiedzmy, z Brownem, to dalej przychodzi i może grać z Irvingiem, może grać z LeBronem, no jest z kim grać. Jeżeli my byśmy oddali Lauriego, powiedzmy, Isaaca za Davisa i pewnie jakieś piki, no to no za bardzo nie ma z kim grać. Byłby Davis plus G League i to by się nie różniło dużo bardziej od tego, co sam ma w Nowym Orleanie. Znaczy, ja myślę, że akurat tutaj z tym, że Lakers posiadają LeBrona, to może z czasem działać na coraz większy ich minus niż na plus, bo już widzieliśmy, Irving chciał odejść od LeBrona, teraz Leonard jakby nieco mniej już naciska na przejście do Lakers, przynajmniej według tego, co mówią media. Także myślę, że to samo, że gwiazdy tak ciągną do LeBrona, to jest mocno napompowane sformowaniem się Big Three w Miami, ale od tego czasu raczej poza weteranami za minimum nikt specjalny do niego nie dołączył. I tutaj z własnej woli, powiedzmy, no bo tutaj Love jako wymiana, to trzeba pamiętać, ale także tutaj Lakersi, tu LeBron to może nie być, to może być trochę kasus Kobe'ego Bryanta im bliżej końca kariery. Zachód ma swoje problemy, natomiast nie oszukujmy się. Wygranie wschodu nie było tak łatwo od 2003 roku, bo po raz pierwszy od 2003 roku na wschodzie nie ma LeBrona Jamesa. I fakt faktem, że Boston na pewno będzie bardzo mocny, na pewno bardzo mocna będzie Filadelfia, ale wygranie wschodu albo osiągnięcie jakiegokolwiek sukcesu na wschodzie, nawet jakaś ciekawa seria w finałach konferencji, to już nie jest jakiś nierealny scenariusz, to już nie jest historia z kosmosu, tylko
pozostali tutaj gracze i pozostałe zespoły, które można ograć, po prostu, można. Nie mówię, że Chicago zrobi to już w tym roku, natomiast wygranie z LeBronem Jamesem na wschodzie było niemożliwe, bo tutaj nie ma takiej skali talentu i takich gwiazd jak na zachodzie, tutaj nie ma co dyskutować. A pokonanie pozostałych drużyn to, miejmy nadzieję, w przypadku Chicago kwestia czasu, tylko i wyłącznie. No i też zobaczymy, jak ta równowaga sił, której obecnie nie ma, czy zostanie przywrócona za parę lat, bo jednak mamy gwiazdy na zachodzie, ale najwięcej talentu mamy na wschodzie. Dużo powstających dopiero potęg właśnie mamy tutaj u siebie i ja jestem ciekawy, jak ta rywalizacja będzie wyglądała z czasem właśnie między Chicago, Bostonem, Sixers. Są drużyny, które się budują, mają dużo młodych graczy i tutaj naprawdę może być ciekawie za parę lat. No, na pewno ciekawe będzie też Milwaukee. To Giannis z roku na rok też będzie tylko lepszy. Ktoś też napisał na Twitterze, że Jabari Parker może przyczynić się do tego, że Giannis Antetokounmpo będzie w tym sezonie leciał na swój pierwszy 60-punktowy mecz w ten w karierze. No, może tak się zdarzyć. No dobra, nie ma co przedłużać. Pogodziliśmy się z tym i mamy swoje zdanie na temat przyjścia Parkera. Jesteśmy pozytywnie nakręceni na grę naszych debiutantów i oby tylko wraz z początkiem regular season nie było w Chicago żadnych nieprzyjemnych historii związanych z kontuzjami, bo to by było jakikolwiek poważniejszy uraz na starcie tego sezonu, na który teraz tak się już nakręcamy, a nie ma co się oszukiwać, że się nakręcamy, to byłoby takie mocne i nie fair podcięcie skrzydeł z... Nie, za dużo traumatycznych przeżyć. No, miejmy nadzieję, że limit pecha jest już wyczerpany. Oby. Oby. No i zobaczymy, co będzie z Jabarim, jeżeli będzie zdrowy, jeżeli zostanie na kolejny sezon, to kto wie, czy nie zostanie u nas na dłużej. No ale miejmy nadzieję, że jako trójka. Znaczy ja już też policzyłem, jeśli zostawilibyśmy na przyszły rok Jabari Parkera za te 20 milionów, to biorąc pod uwagę to, że najprawdopodobniej zrobimy buyout na Asiku, bo on ma tylko 3 miliony gwarantowane na kolejny sezon, nie będzie już w drużynie Lopeza, kończy się kontrakt też Holidayowi, to Chris Dunn, Lauri Markkanen, Zach LaVine, Jabari Parker, Denzel Valentine, Chandler Hutchison to jest tylko 54 miliony w salary, tak więc drugie tyle, albo nawet więcej pozostaje do wydania. To będziemy w bardzo, to bardzo komfortowej sytuacji, jeśli oczywiście Jabari będzie zdrowy, bo mamy cały fundament młody, ten, który będzie najprawdopodobniej, ci gracze będą najprawdopodobniej starterami i zajmuje nam to tylko i wyłącznie połowę pieniędzy, które będziemy mogli wydać. No tak, samo zejście z kontraktów Holidaya i Lopeza praktycznie zjada nam kontrakt Zaka, czy prawie zjada kontrakt Parkera, więc tutaj to się wyrównuje, dalej zostaje nam miejsce. No to nic, panowie, ja ze swojej strony bardzo wam dziękuję, oby kolejne dni nie przyniosły nam już żadnych rewolucji w składzie i miejmy nadzieję, że ten roster, który w tym momencie jest dopięty, poza może jeszcze jakąś kosmetyczną zmianą, to już jest to, co będziemy widzieli od końcówki października. Miejmy nadzieję. Tego się trzymajmy, dzięki za dzisiaj, do następnego. Dzięki, do następnego. Do następnego.